Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Assassin's Creed 2. Tak, jestem w jakimś porcie chyba, czy coś. Wlazłem sobie na ten punkt obserwacyjny, widokowy. No, stwierdziłem, że pobiegnę sobie, wiecie, do kolejnych i pójdę po misję. Być może przy okazji po drodze biorąc jakąś stronę kodeksu. A tak mi się tak jedno miejsce mi pasowało pod stronę kodeksu, nie? Nie wiem dokładnie, gdzie to było, ale gdzieś chyba tu. Coś takiego. Oczywiście też sobie trochę zjebałem w tym momencie, bo w sumie. Już nie, dobra, może nie zjebałem. A w sumie z tej wieży, znaczy. Szybciej będzie przebiec od tej strony. Wiecie, przeskoczyć tam gdzieś na zewnątrz do wody, niż opierdalać to naokoło. Także, no chyba tak uczynię zatem. Hello! Do wody, hops. No będzie dużo szybciej. Po prostu standardowo też na początku odcinka przypominam wam o aktywnościach, czyli wiecie, tam łapki, suby, komentarze i dotacje. Przydałoby mi się też zerwać jedną kartkę, bo coś tu się do mnie jakiś strażnik przyczepił, no i go niestety przez przypadek zabiłem. O, skrzyneczka, jak miło. Hajsy zawsze spoko. Wykupiłem też chyba większość obrazów, jakie mogłem, nie kupiłem tylko jednego obrazu w Toskanii, bo mi kurwa zabrakło. Jakichś tam groszów, nie? Kurwa, gdzie ta kartka jest? Tutaj, tam, nie, wyżej. No chyba nie. Dobra, czasami one giną gdzieś w tłumie, te kartki, ja ich nie widzę. Także no tych, których nie widzę, nie będę podnosił, prawda. Jest w ogóle jakiś ziomek, który może mi troszeczkę przeszkadzać. On gdzieś tu podchodzi, nie? Myślę, że on tak sobie fajnie spadł. Bo chyba mnie tu nie zauważy, mam taką nadzieję. Eccolo! No, you don't him! Dobra, giń. Okej. Jezus! Ezio, nie! Dobra. No, nie surfowałem jeszcze na ciele żadnym, także to jest dla mnie nowość. W tym momencie. Nie spodziewałem się tego, że zjadę na nim. No ale okej. No życie bywa, nie? Czasem zjeżdżamy na Serio, Ezio? Właś tu. No właś. Czasem zjeżdżamy na zwłokach swoich wrogów. W dół. A, znaczy nie, inaczej. Martwi wrogowie pociągną nas za sobą w dół. O tak. To powinno brzmieć. Dobra, no jeszcze jedna wieżyczka po drodze do celu. Nempe zostaje. Odskodowałem też tą jedną kartę kodeksu, którą znalazłem w poprzednim odcinku. Oczywiście, wiecie, nie było nic, żadnych nowości, żadnych szkoleń, tylko odszyfrowanie samo, także nie było nic ciekawego. Nic nie straciliście. Dobra, tutaj. Jezus, z jednej kryjówki w drugie, no. Także nic też nie straciliście. Nie jestem też do końca pewny. Czekajcie, ja bym sobie chciał ten poziom poszukiwań zjeść. Jak dobrze wiecie, strasznie nie lubię, jak on jest w jakikolwiek sposób nałożony na mnie. Nawet ten najmniejszy, nie? Dobra, tu chyba mogę sobie wejść i tu jest kartka, okej. Zrewaj mnie to. I biegnijmy do wieży. Nie wiem też, co mi tutaj gra sugeruje, bo mam ten znacznik taki, nie? To jest do Romanii Forlice. Ja będę musiał do Romanii jechać? Czy to jest po prostu taka droga, że tutaj jest droga do Romanii i tyle? Nie wiem, jak ja mam to interpretować w tym momencie. Dobra, lećmy do tej ostatniej wieżyczki. Tu sobie chyba wskoczę. Wiecie, pozałatwiajmy takie
sumie takie mocno outplayowe rzeczy, bardzo poboczne, bo wiecie, znaczy last playowe w sumie, bo to tak już końcowo-growe będą, nie? Rzeczy takie poboczne, właśnie odblokowywanie mapy, jakieś takie pierduśki. No nie, 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 nie. Z tymi panami się bić nie chcę w tym momencie. Dobra, gdzie ta wieża? Tutaj, tutaj. Okej, okay, tam... O Jezus Maria, już myślałem, że wpadnę do wody. Gdybym się normalnie byłbym tak żywy. Tak nie lubię pływać, kurna, w tej grze. Nie wiem czemu. To nie jest jakieś... To nie jest coś, co lubię. No serio, Bombel. Dobra, on co tam, wiecie, mnie sobie namierza, ja sobie tutaj wschopsam i mnie nie ma. Wejdzie za mną, czy nie wejdzie? A to jest pytanie. Dobra, wejdę gdzieś z drugiej strony może. Dobra, zapomniał o mnie, okej. Okay. To nie ma problemu. Po co się w ogóle zainteresował? Ja tylko chciałem wejść na wieżę, zrobić sobie krótką, szybką synchronizację i stąd uciekać. Ale nie, oni się muszą czepiać, wiecie, to... Logika prawa jest zła, ja to zawsze mówiłem. Jeszcze nie robię nic złego, czyż nie? Dobra, czy ja tu będę miał tą ostatnią stronę kodeksu, czy nie? Chyba nie, chyba się pomyliłem. No nic, szkoda. No wiecie, bo widziałem takich strażników stojących, ale mogli też równie dobrze skarbu jakiegoś bronić, to... Tak po chuju robota, zakładam, że stronę kodeksu dostanę po prostu za wykonanie zadania. Bo już i tak gra raczyła mnie ten... No jeszcze 13 punktów obserwacyjnych jest w grze, kurwa, gdzie? Może tam gdzieś w górach, w Apeninach, bo tam w sumie chyba nie łaziłem po tych punktach obserwacyjnych za bardzo. Będę musiał to zbadać. O, skrzyneczka, taka randomowa, takie są najmilsze. Idziecie skrzyneczka, jak tak na znajdźkę jakąkolwiek się trafi tak przez przypadek, to jest tak najpiękniejsza rzecz pod słońcem, bo jest takie znalazłem coś. Dobra, tutaj mamy tego Bartolomiego, czy jak mu tam? Czy my już będziemy mieli jakieś zlecenie zabójstwa w końcu, takie ten, tak jest? Salute Ezio! Welcome back! And well done! My host is restored to its former glory. Now Silvio will see just how grave a mistake he's made. How should we proceed? A direct assault against the Arsenale? No, we'd be massacred at the gates. I have something else in mind. Take my men and plant them throughout the district. The trouble they cause will force Silvio to dispatch most of his guards. And with the Arsenale drained of mercenaries, I can move in for the kill. Esatto. You'll be virtually unopposed. Let's hope he takes the bait. Oh, don't worry. He will. Od eskortu i najemników do strategicznych miejsc skazanych przez Bartolomeo. No okej, okay, no spoko, no. Wyciągniemy bombla i... Będziemy się napierdalać dalej, nie? Czy wiecie, no mam nadzieję, że uda mi się go... Serio? Tak, żeście się pięknie ustawili, że nie mogłem, kurwa, się obrócić, ani przejść. Wyjebało mnie w ogóle gdzieś na bok drzwi, nie wiedziałem, co się stało. Aj, najemniki, to nie są, wiecie, jakieś inteligentne istoty, także... Nie to się w ogóle jakieś strażniki będą czepiali? No, oczywiście, że będą. Tak, tego dużego wykończę w ten sposób. Okej, no to jest najpiękniejsze wykańczanie przeciwników, ale no jak już mi tutaj rozproszyli, no wstyd by mi było nie wziąć tych dwóch małych skrzyneczek. Wiem, że to nie są jakieś duże bogactwa, no tam 1000 florenów czy tam 500, nie, ale no kurwa mać, no nie, no dobra, 2000 florenów, to nawet się opłacało wejść tutaj na tę chwilę. Mam nadzieję, że nikogo mi nie zatłukli, a oni się tu biją dalej, co? Z jednym ziomkiem. No serio. Zblokował mnie. O jebane, to teraz giń. No jak ja to lubię. Podchodzę po prostu, wiecie, napierdalają się tam z kimś, ja podchodzę, robię i go nie ma.
No, szczególnie z tymi dużymi to jest fajne, jak jest opcja rozpraszania, wiecie, gościa w jakikolwiek sposób, żeby się tylko do nas odwrócił i podejść do niego i go tak raz ciachnąć. To jest tak piękne. No, na tego to się rzuciłem. No, w sumie miałem tryb rzucania się. Dobra, tego zabiję tak bardzo po cichu. Nie, dobra, ten mnie już odepchnął. Czyli w strategicznym miejscu musieli stać żołnierze jacyś, nie? Ty giń. No, giń, halo! Seguj mnie. Teren oczyszczony, ale muszę podejść do kółeczka, bo tu się musieli oczywiście napierdalać ze mną, nie? Co tu zostanie? Trzech, czterech? As you wish. Fall in. Dobra, idziemy do kolejnego punktu zatem. Bombelstrasse. Będzie, że ten. Nie no, 107 znowu jakiś jednostek. Boże, czemu to musi być tak daleko wszystko poustawiane? Ja nie wiem. Dobra, jakoś tutaj tędej. Jeszcze trzeba biegać jak pojebany po tej mapie. Zabite cele 0-3. A no tak, bo. No seriously. Adesso basta. Vieni lecco le mani. Gin. Ja to lubię, kurwa, to po prostu uwielbiam. Gin. Gdzie jest ten trzeci, taki walieczny? No to gin. Jeszcze patrzcie, teraz byłem w ukryciu w ogóle. Piękne rzeczy. Po prostu piękne rzeczy. Jestem w ukryciu i takie hits, gościa nie ma. Nie trzeba się z nimi jakoś specjalnie napierdalać. Inteligencją to powiem, oni tutaj nie grzeszą. Dobra, zabite cele 1-3, co? Gdzie oni tu będą? Okej, okay, ideolo, dwóch na raz. Dobra, wy się nim, chłopaki, zajmijcie. No bijcie go, bijcie go. O, no pięknie, no już myślałem, że go nie zaatakuje żodyn. Ja go tak chujowo ciachnąłem, wam powiem. Dobra, napierdalam go tymi ostrzami. A, ej, te ostrza nawet w sumie są, wiecie, fajne, szybkie, nie? Tak same z siebie, także no to też jest jakaś metoda w tym, ale pewnie mały damage zadają. Dobra, no i jeszcze jeden ten, tam już tylko dwa cele będą. No spoko, to niedużo, to się na nich rzucę z góry i będzie elegante. No tu jest, kurwa, pływanie, to nie, w tę stronę. Tam idziemy, tu jest wyjście, dobra, bo się pogubiłem, wiecie, za... Dobra, duży gin na początek. Ty, ziomeczku, gin jako drugi. A ty gin jako trzeci. Let's do it. No i jest czysto. Jezu, to lubię. No i te duże, wiecie, jak. No właśnie, jak oni są rozpraszani, to ci, tych dużych to się tak normalnie fajnie, kurwa, niszczy. Nara. Oj, to było piękne. Tak sobie po prostu wpiekłem. Ej! What the hell? Co tu się wyprawia? Dobra, szabel. Czy w sumie to sejmitar? Okej. Nie wiem, co tu się podziało, ale wszystko się zaczęło napierdalać, także no chuj, no napierdala mi ja, nie? Tego dźgniemy. Co by się nie wpierdalało za bardzo? Tutaj niech poginą. O, piękne. I tamten spierdala. No i gitara. Tutaj się jeszcze... Jeszcze jeden żyje. Okej, no dobra. Dwóch, sorry. Dobra, no nie do końca tego chciałem dźgnąć, ale... Zgiń. Okej. To już będzie chyba ostatni punkt, bo to tak zazwyczaj jest, że trzy punkty jakieś, trzy ataki, jak się kogoś eskortuje. Wszystko jest zawsze trzy. This is where you wait. Send word when it's time to strike.
Okej, będę miał kolejną misję, jak znam życie. Dobra, tu mi się trochę poziom poszukiwań nabudował, także wiecie, ja bym go sobie zdjął z miłą chęcią. Dokupimy sobie też lekarstw. Okej. Za cholerę wiecie co, też nie wiem jak się tej trucizny użyło. Mam 5, to sobie wybierałem. Tylko nie wiem, czy tym się jakoś rzuca. Nie, podchodziłem do gościa i wiecie. Ezio tak do końca nic z tym nie robił, nie? Bo tutaj mam jedną karteluchę, także zajebioza. No jak byłem w Toskanii. Tam miałem strasznie duży poziom poszukiwań, nie wiedzieć czemu. I patrzę, że na mapie łazi mi jakiś obiekt, nie? I mówię, co to za obiekt, nie? I tak mówię, kurwa, pewnie muszę go przekupić, ale okazało się, że go mam zajebać tak po prostu. Takie to było po prostu, wiecie, zabij go i spadł mi rozgłos o tam 3/4, nie? Także mówię, no nie, no spoko, zajebiście mi się to podoba. Pierwszy raz, żebym widział taką opcję. Dobra, dalej nie wiem jak ta trucizna do końca działa. Dobra, tutaj będę miał ostatnią chyba kartkę rozgłosu. Czy będzie jeszcze mi jedna? Jeszcze jedna będzie mi potrzebna, bo trochę zostanie. No w kurwę, że jebane, zawsze jest to trochę. Jest chujowe, że jest to trochę. Okej, okay, dobra, ale gdzieś tu, o nie, to tutaj są strażniki, to wiecie, to gówno da, bo zerwę tę kartkę i chuj z tego będzie, bo oni zaraz będą krzyczeć, e halo, ty tam ziomek, ty zostaw tę kartkę i znowu będzie taki drobniuśki, maluśki, kurwa ten, poziom poszukiwań, także no mogę sobie to olać, a tutaj mam jakąś kartkę, zajebioza. Nie, Ezio, tak wysoko nie chcemy. No i teraz czuję się taki czystszy od razu, zupełnie jakbym wyszedł spod prysznica. Dobra, Bartololeli, kurwa, ustawiłem wszystkich, teraz bierzemy tamtego ziomka i robimy rozpierdol. Co ty na to? There you are. Is it done? Yes, all your men are in place. Bene. Take this. I assume you know how it works. Find the highest point you can in the district, and fire it from there. This signals my men to begin the attack. All right then. I will see you on the battlefield. That you will. Daję sygnał ataku, następnie zabij Dantego i Sylwia. No spoko. Dobra, to daleko jakoś muszę iść teraz, no w miarę niedaleko, także spoko, to mi się podoba. Lubię jak mam gdzieś blisko. To tutaj pewnie jest woda, co nie? Co tak? A tu chyba sobie dam radę na coś wchopsać, no też nie do końca. No szkoda, ale to... Okej, dobra, tutaj jest chyba... Tu chyba wchodziłem w ogóle na tą wieżę już. Tak, tu mi się coś ostro wtedy zbagowało. Nie wiem, tak jakbym wlazł na jakąś belkę, później z niej zlazł. No do góry, Ezio, do góry. Do góry, Ezio, na prawo, do góry. Do góry. Do góry, do góry, jeszcze wyżej. Wszystkie ręce w górę. O, tu się tak nie chycił, tu się chycisz. Dziwne, że tutaj... bo to są pionowe pręty. Ja myślałem, że to są kraty takie typowe. A tu nie. Kurwa, serio. No muszę wejść na punkt widokowy, żeby to odpalić. To jakiś fajerwerk. Bo był jeden. A takie strażniki. Co się odjebało? 4 lipca? No nie, listopad jest. Dobra, tu się wszyscy napieprzają. Bartolomeo needs my help. Dobra, i tam mamy swój cel, co? Czy ja tu wskoczę tak ładnie do wody? Tak jest.
No i to mi się w sumie podoba. Idźmy do Bartolomeo w takim razie. On tutaj ma jakiś problem. Must return to l'arsenale. Serio? Samego mnie zostawiasz teraz, ziomuś? Careful some combat. By all means. Ła, pomocy, co tu się dzieje? Tych dwóch bym zabił. O, nie lubię tych dużych koksów. Tam w ogóle ktoś zaczął spierdalać. To chyba ten cały ten Dante, czy tam Silva, nie wiem. Ja muszę kogoś gonić w takim razie. No to pobiegamy sobie troszeczkę. Moi drodzy, pobiegamy. Muszę gdzieś gonić, gdzieś dobiec po prostu. Czy to będzie mi tak... Który to jest ten ziomelo, którego mam zajebać? Co? Ten w złotym. Okej, no dobra. A, ja nie mogę z nim walczyć, co? No to ciekawe. Teraz mi się aktywowało. No halo, halo, panie kolego, gin. Mogę cię złapać? Nie mogę. No, zajebany. That brute will no doubt lead you straight to his master. My men and I will remain here and keep the guards from giving chase. Hurry! They're going to leave without us! Okej, no dobra, coś czuję, że muszę zapiedrylać. Właśnie, mam czas ograniczony w dodatku. Tu się wszyscy w ogóle napierdzielają. Okej. No tych dwóch muszę tutaj kropnąć, co? No oczywiście, że tu się... A, rzucą się na mnie pomocy! Dlaczego? Dlaczego ta gra mi to robi? Fuck! Powalenie! I zabójstwo! Na ziemi, kurwełę! Nie no, nie chcę tu walczyć, ja nie mam czasu na walkę! Pomocy! Muszę sobie wziąć te ostrza. I kurwa gonić ich! Gdzie oni są? Gdzie oni biegną? Dobra, no tu sobie ich jakoś tam... No seriously? Dobra, tu biegną na statka, ja sobie wbiegnę za nimi. Jezus! Pomocy. Dobra, jak tam powbiegują do wody, to poginą na szczęście. No, serio? Ja pierdolę. No, będzie to we mnie kamieniami teraz rzucać. I teraz kurwa nie wyjdę stąd, ja tu umrę. Dobra, nie no, wyjdę. No nie wyjdę z tej wody, no ja pierdolę. Opłynę ten statek, kurwa, prędzej będzie. Szybkie pływanie! Jakie chujstwo. Czy wy to widzicie? No nie mogę płynąć, bo kamieniami obrywam cały czas, no. Co za gady, jeszcze kawałek. Kurwa, tu za statkiem się chcę schować. O Jezu, zajebiście. Oni tam giną w wodzie. Nie wiem, czy oni wiedzą, gdzie jestem. No kurwa wiedzą. Dobra, już nie wiedzą. Okej, okay, mam tego, co miałem chyba mieć. Ale Dante przeżył. A, wystarczyło, że jednego trafię. No spoko. Sail where? I'll never tell. Cyprus is their destination. They want... Non temete l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Requiescant in pace. Well done, Ezio! Silvio is defeated. And the military district is returned to us. Perhaps now Venezia might finally enjoy a bit of pace e tranquillità. We should celebrate this victory. I am glad for you and your men, Bartolomeo, but I cannot join. I fear my work has just taken a rather strange turn. What do you mean? Silvio wasn't looking to replace Marco as Doge.
He was about to leave Venezia, in fact. This whole thing was just a distraction. Why? That is what I need to find out. Okej, dwie pieczenie, jedno ostrze, synchronizowane. Co się teraz stanie? List do Dante Moro zdobyty. Sekwencja 10 zakończona. No fajnie, fajnie. Znaczy ja dostanę ostatni, kurwa, ten zwój, znaczy no ten teges, majonez. Ostatni fragment kodeksu. W sumie na tym mi zależy. Republika Wenecka 1488. No powiem wam, w czasie to się sporo przenosi. To nie jest jakieś tam tygodnie, miesiące, tylko tu są lata. Także dość grubo wam to tak pojmę sobie. No oczywiście jeszcze w dodatkach to tam się już całkiem do przodu przenosimy ze wszystkim, nie? Why so serious? It's my birthday. Davvero? 100 di questi giorni. That's wonderful. Is it? It's been over 10 years since I watched my father and brothers die. 10 years hunting the men responsible. So close to the end now, but no closer to understanding what any of it was for. You may not see it, Ezio, but it's better here now because of the things you've done. Basta. Look here. I have a birthday present for you. It's L'Arsenale's shipping manifest, from the day the boat left. The boat to Cyprus? You're serious? And guess when it's scheduled to return? Tomorrow. Ezio. Leonardo, when did you get back? Just now. I need to talk to you, right away. Go on. Have fun, boys. This better be good. Oh, it is. It is. Walk with me. Stay close. These last two codex pages, I was studying the copies. I don't know why I never saw it before, but when put together, I realized the markings on the back clarify into words. Here, the prophet will appear when the second piece is brought to the floating city. Prophet? Only the prophet may open it. Two pieces of Eden. What are you saying? Ezio, what is this? We've known each other a long time, Leonardo. If I can't trust you, there is nobody. My uncle Mario spoke of it long ago. A prophecy hidden in the Codex, leading to an ancient vault that holds something very powerful. Grandioso. But if you took these pages from the Barbarigo, then maybe they know about this vault too. That's not good. Wait. What if that's why they sent the ship to Cyprus? To find this piece of Eden and bring it back to Venezia. When the second piece is brought to the floating city, the prophet will appear. Only the prophet can open the vault. My God! When my uncle told me about the Codex, I was too young, too brash to imagine it was anything but an old man's fantasy. But now I see. The killing of Mocenigo. Even the Medici, my father and brothers, it was all part of his plan. To find the vault. The Spaniard. Rodrigo Borgia. The boat from Cyprus arrives tomorrow. I plan to be there to meet it. Good luck, my friend. Okej, i czyżbyśmy tam mieli tą ostatnią stronę kodeksu, maybe? Tak mi się wydaje, bo wiecie co? Tu już mamy, wiecie. Tu mi się jeszcze otwiera jakiś punkt widokowy mamy. Dobra, to pobiegnijmy sobie jeszcze tam, bo czemu by nie? Tam mi się jeszcze jakaś część mapy otworzyła. Ja myślałem, że już będę miał kompletną, a tu chuj. W ogóle jakieś wyścigi, jakiś ziomek się świeci. No. Podziało się trochę w tej Wenecji. Tutaj tego barda jak najszybciej ominąć i spierdolić. Dobra, jak podbiję sobie do tego punktu widokowego, pokażą mi się pewnie nowe punkty widokowe, jak znam życie. Przepraszam panienko, nie chciałem. Pokażą mi się, jak znam życie, nowe punkty widokowe. Tutaj nie wiem za cholerę jak mam biec, ale chyba tak. Przepraszam. To było niechcący.
Czy to będzie tylko ten jeden punkt widokowy? Nie, no chyba będzie więcej. Nie chciałem wchodzić do studni. Okej. Okay. Tu jakoś sobie wchopsamy na górę. I tam już sobie podziałamy, wiecie. Posynchronizujemy się. Nie no, wątpię. To musi być po prostu jakiś jeden punkt, który kurwa wcześniej ominąłem. Co ty się tam, ziomek, do mnie tu burzysz? Za mnie shoot me? No, no, no. Nieładnie. Dobra, gdzie on tu łazi? On tam gdzieś podłazi do tamtej krawędzi. Czy on mnie tu zobaczy? Nie wiem. Ja tu sobie smyram, łażę i chodzę i w ogóle. Czego zdążę z zabójstwem mu zrobić? No nie, pewnie muszę to opierdolić dookoła teraz, albo poczekać, aż tu podejdzie. No hono tu, ziomek. Hono tu. No jak na złość nie podejdzie, dobra. Pieprzyć cię w taki sposób. Ach. Te zbliżenia, jak on im te ostrza wbija, są takie piękne czasami. Dobra, to by było chyba jakoś najfajniej się tam na tamtą ścianę wbić. I tu sobie powspinać się do góry, nie? Standardowo muszę tutaj tymi chwytami się podciągać. Tak jest chyba szybciej. Albo mi się tylko tak wydaje. Okej, okay, nawet jestem z tej fajnej... O Jezus, dobra, myślałem, że on spada. Nawet jestem z tej fajnej strony wieży, gdzie jest kurwa przypadkowo drabinka, nie? Chyba z innej nie ma, nie, stąd nie ma, tam nie ma. Może jeszcze z następnej, tam od drugiej mańki może jest, ale... Nie jestem pewny. Nie no, nie widzę tu więcej, wiecie, miejsc takich na... synchronizację. Chyba, że tu się jakieś po prostu nowe rzeczy otwierają. Nie no dobra, tu też jest część miasta. Strona kodeksu. Idę po nią i polecimy do Monte Regioni, moi drodzy. Z tego co mi się wydaje, to mi właśnie dwóch stron brakowało. To trzeba będzie bryknąć jeszcze do... Do Leonardo, no tam ko Leonardo jest chyba gdzieś fast travel, także jest zajebiście. Tutaj panie sobie wziąłem, żeby rozpraszały mi ziomusiów. Mam troszeczkę hajsu. Mogę sobie coś pokupować. Nie wiem czy... Dobra, nawet... Na... Przy kurtyzanach jest o tyle dobrze, że nawet nie muszę wskazywać celu. W jakikolwiek sposób one same się nagle zajmują rozpraszaniem. Także no to jest po prostu zajebiste. Okej, okay, lećmy zatem teraz do Leonardo. Przeciągnę trochę ten odcinek, ale to taki, tak w drodze wyjątku. Wydaje mi się, że właśnie mi dwóch stron brakowało. I właśnie mam drugą. Tylko nie wiem, czy też misja fabularna... A Jezu, gdzie ja biegnę? Czy też misja fabularna coś nie mówi po prostu o tym... o kodeksie i tam zebraniu tych dwóch stron, ale... No, ale to ja się nie znam, może coś najwyżej zepsuję. Takie, tak to wiecie, bywa. Bardziej wypierdalej, nie chcę cię. Dobra, tutaj się nawet bić się za bardzo nawet nie musiałem. O, tutaj mam przy okazji punkt obserwacyjny z nowego regionu. Nie, do góry Ezio. Dobra, nie chcę, żeby tamten się zrobił agresywny, to sobie zajdę na dół. Wejdę sobie jakoś od drugiej strony. Zdecydowanie obstawiam, że będzie łatwiej. No tam już było skakanie jakieś takie dziwne i w ogóle. I tu się gapił na mnie i mnie stresował. Kolega. A wiecie, no jak ja się stresuję, to tak nie może być. No kurwa, następny chce do mnie strzelać. No skąd one się biorą wszystkie, co? Panie kolego, uspokój duperę. Tu, wiesz, tu się nic nie dzieje, ja tylko wchodzę na wieżę i nie chcę nikogo zranić, skrzywdzić.
chcę ewentualnie popełnić samobójstwo. Tam jest druga zaraz obok. Czy ja na nią też mogę wejść i się zsynchronizować? Tak to wygląda. Co nie? Co tak? No dokładnie. No nic, tylko wchodzić. God donut. No, zrobimy to chyba, nie? Tak? Nie? Tak? Nie? No jest blisko, jest obok zaraz. Szkoda, że nie mamy jakiejś takiej linki totalnej, nie? Daj sobie gościa. Ciachniemy. Co by nam nie przeszkadzał. O Jezu, jeszcze jego ciało spadło. Nie. Dobra. Nic się może nie stanie. Może nie wzbudzi jakichś podejrzeń. Or shit. Czy coś, że tam się na górze coś stało. I tak już mam jakiś tam delikatny rozgłosik mi wskoczył. W sumie nie wiem za co. Nie powinien. Nie widział nikt, że go zabijam. To jest niesprawiedliwe. Ja nie, chyba jak się wydrą, to wskakuje, ale... Nie wiem do końca, jak to działa. Synchronizacje tych, wiesz, są może monotonne, ale są też piękne. Jest ten obrót taki wokół tego, to jest takie śliczne. Dobra, do siana, Ezio! A teraz do Leonardo. Czy mi znacznik Leonardo zniknął? Chyba nie. W sumie to chyba tak, bo zaznaczyłem sobie wieżę. Głupi ja. Gdzie był Leonardo, gdzieś go tu widziałem, tak, ginie mi między tymi diamentami, nie widzę go do końca. Dobra, podpłyniemy sobie tam, w tamtą stronę gdzieś. No bo jest jakiś taki mikro teren zastrzeżony albo strażnik na górze, nie jestem pewny. Czerwona kropeczka. Taka dziwna, nie? O, już mam znowu dużo hajsu w willi. No, zajebiście, gro. Zajebiście, dobrze wiedzieć. Niedługo się tam wybiorę, to sobie zbiorę te hajsy, pokupuję jakieś tam jeszcze resztki, kurwa, rzeczy. Które mogę kupić. Dobra, to jak sobie na ten mostek wskoczę. Wskoczę czy nie wskoczę? Chyba wskoczę, nie? To powinno być ok. No, jestem praktycznie u Leonardo, także no zajebioza. To mi się podobuje. Leonardo, hono tu, gdzie ty jesteś? Tutaj. Tłumacz mnie to. Bombel. Leonardo. Ezio, so good to see you. How can I help you? Haha, you found another one. How exciting. I see. If I just rearrange these letters. Here, it's done. Okej, okay, strona kodeksu odszyfrowana. Teraz tak, gdzie ja tu mam najbliższy fast travel? Wiem, że jest gdzieś niedaleko Leonardo chyba. Tak w sumie... No nie aż tak niedaleko, ale no niedaleko, bo jest w porcie. Czyli tak w miarę prosto, muszę sobie powiedz. Prosto w tamtą stronę nawet. Zajebiście, tam przez jakąś ścianę może przeskoczę, czy tam rzekę, nie, znaczy nie przez rzekę, to ja przebiegnę po moście. Tutaj sobie muszę przejść. Nie wiem, czy by szybciej było, jakbym to obiegł, czy właśnie jak to sobie wejdę. To mnie teraz zastanawia. No schodzę przecie na dół, no ziomek. No to ci się rozchodzi. Mogę to sobie zerwać. Nikt się tym nie zainteresuje? Chyba nie. Zajebiście. To mi się podobuje nawet, że wiecie, no tak, taki spokój teraz będzie, nie? Dobra, panie Viaggio, wieź mnie do Monteriggioni, bo mam ostatnią stronę kodeksu i chcę to jeszcze zrobić w tym odcinku i że będzie spokój z tym. Jeszcze mi, że to nieprawda, tylko że prawda, zanim ja kurwa znajdę wszystkie rzeczy do prawdy i co mi daje prawda, to ja nie wiem. Chcę zobaczyć też, co mi odblokują te strony kodeksu, bo w sumie nie wiem, czy mi coś odblokują, ale jak mogą coś odblokować, no to niech odblokują, nie? Dobra, mogę też podejść sobie tutaj do kowala, mogę sobie coś od niego kupić. Czy to ma sens?
Fajnie, że tego pancerza nie trzeba praktycznie naprawiać. On się nie psuje. Tu już wykupiłem wszystko, co mogłem. A pokupujmy jakieś pierdusie. Młot? Czemu nie? Miecz kapitański? Czemu nie? W sumie ładny ten miecz kapitański, tylko kurwa chujowszy od mojego. Będę sobie musiał to wymienić jeszcze na sejmitar, nie? Oj kurwa, wszystkie hajsy wydane. Tylko nie, nie kupiłem wszystkich przedmiotów jeszcze. Miecz Altaira? O, 42,5 tysiąca. A to nowość, dobra. 42,5 tysiąca? Dobra, teraz sobie najwyżej poczekam, w Ligo sobie kupię. Nie wiem, czy jest lepsze od Sejmitara w sumie, to sobie podniosę Sejmitar i sobie porównam wtedy, no nie? Dobra, to tak. Tu sobie podniosę Sejmitar. Zwykły miecz. Nie. Aha, dobra, bo muszę podejść do odpowiedniej gabloty, żeby mieć Sejmitar. Tutaj był Sejmitar, nie? Tu jest plus 2, plus 2, plus 2, a tam było plus 4, plus 2, plus 4. No dobra, no to miecz Altaira będzie chyba fajny. W takim razie podejdźmy do skrzyni, zatem zbierzmy hajsy. Chociaż będę musiał jeszcze chwileczkę poczekać, żeby mieć więcej hajsy. Tak, no zabraknie mi dosłownie troszeczkę. To najwyżej sobie trochę poczekam. Sobie to zbiorę i od razu kupię tego miecza. Teraz tak, strony kodeksu. Strony kodeksu są tutaj. Może za to jakiś hajs dostanę. No i muszę to poobracać jeszcze. To będzie jakoś tak. No i chyba mamy to, nie? Co to się teraz stało? Pozwoli odblokować ostatnie wspomnienie. Naciśnij, aby je obejrzeć. A, dobra. No tu mam strona 1. Mogę sobie czytać tak pojedynczo strony. Zebranie wszystkich kart pozwoli odblokować ostatnie wspomnienia. Naciśnij, aby je obejrzeć. To mogę tak po prostu nacisnąć? Nie, to będę miał odpychanie. A, to jakieś... A, dobra, no. Myślałem, że jakiś hajs dostanę, to taka lipa. No nic, moi drodzy, w takim razie tutaj się pożegnam. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bajos.